Miasta w Polsce. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Minęła 11. Czas informacji. Przewidujemy nowego otwarcia oceny premier Mateusz Morawiecki. Przed rozmową z kanclerz Niemiec premier ostrzega przed skutkami powstania gazociągu Nord Stream 2. Pierwsze komentarze po oświadczeniu ambasadora USA w Polsce na temat nowelizacji ustawy o IPN. Prezydent składa wizytę w Wilnie w setną rocznicę odbudowy państwa gości Litwy. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki ostrzega przed budową gazociągu Nord Stream 2, a to być jeden z tematów jego spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Berlinie. Morawiecki mówił w radiowej jedynce, że budowa gazociągu północnego to kwestia nie tylko gospodarcza, dotyczy też bezpieczeństwa w związku z potencjalnymi planami Rosji. Rosja przesyła około 180-185 miliardów metrów sześciennych gazu i w około 1/3 tego przesyłu, a w niektórych latach znacznie bardziej była uzależniona od Ukrainy. Jej działania agresywne w Donbasie były powstrzymywane do pewnego stopnia ryzykiem, co by się stało, gdyby z tymi gazociągami stało się coś niedobrego. W przypadku, jeśli powstanie Nord Stream 2, to ta zależność od Ukrainy będzie zerowa lub bardzo minimalna, a wtedy można sobie wyobrazić bardzo niedobre scenariusze militarne i polityczne. Premier skrytykował plany budowanego przez Gazprom gazociągu Nord Stream 2 we wczorajszym wywiadzie dla dziennika Die Welt. Zdaniem Mateusza Morawieckiego ta inwestycja jest niepotrzebna, szkodliwa i dzieli Unię Europejską. Sformułowanie polskiej obozu zagłady jest krzywdzące, ale należy je zwalczać sposobami, które chronią takie wartości jak wolność słowa, powiedział ambasador USA w Polsce Paul Jones. W nagraniu w języku polskim ambasador odniósł się do noweli ustawy o IPN. Wywołała ona krytykę m.in. ze strony Izraela, USA i Ukrainy. Ambasador Jones dodał, że brak porozumienia między najbliższymi sojusznikami jest korzystny dla przeciwnika. Z braku porozumienia między najbliższymi sojusznikami i partnerami korzystają tylko nasi przeciwnicy. Obowiązkiem całego świata. No tak, właśnie jako Judasze muszą komuś tam być niepodporządkowani oni. Jesteśmy tu Radio Konci. I przyszły pokolenie. Otwarta dyskusja to jedyny sposób. Bez dialogu, wolności słowa i wolności prasy nie damy rady. Komentator polityki. Dążenie do prawdy, narodowy obowiązek, ale kto by to chciał, żeby ludzie wiedzieli, że tam na tym samolocie doszło do wybuchu. Mogą powiedzieć, wy jesteście prostacy, nic nie wiecie, nie mówicie prawdy, nawet gdybyście chcieli. I do takich tych wniosków no, dochodzi. Przebywająca z wizytą w Wilnie polska para prezydencka weźmie udział w oficjalnych uroczystościach setnej rocznicy odbudowy litewskiej państwowości. Ta uroczystość zaproszono przywódców wielu europejskich państw oraz szefów instytucji. W planie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy są m.in. rozmowy z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem podczas wczorajszego spotkania mieszkającego na Litwie. Andrzej Duda tak mówił o powodach swojego przyjazdu do Wilna. Jestem tutaj z jednej strony po to, żeby świętować razem z wami, razem z obywatelami Litwy, razem z litewskimi władzami odzyskanie, odrodzenie się państwowości litewskiej 100 lat temu, ale jestem także po to, żeby spotkać się z państwem i powiedzieć dziękuję. Dziękuję za polskość, dziękuję za to, że jesteście razem. Spotkanie prezydenta Polski z prezydentem Litwy zaplanowano na sobotę. W trakcie rozmowy poruszone zostaną tematy związane z sytuacją Polaków na Litwie, współpracą gospodarczą i polityką europejską oraz bezpieczeństwem w regionie wschodniej flanki NATO. Frankowicze mają wątpliwości co do bezstronności sędziów orzekających w ich sprawach. Niektórym z nich zarzucają dobrowolne ograniczanie swojej niezależności i poddawanie się lobby bankowemu. Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szczęśniak wskazuje, nie ma nic kontrowersyjnego, proszę Państwa. Po prostu jak się poświęcamy, naprawdę pomagamy ludziom jako misjonarze, jako świadkowie Jehowy występujemy, to my jesteśmy dobrzy. A jeżeli my będziemy zdzierać, brać na lichwę, będziemy w takich opcjach występować, to przecież my też nie powiemy, że
na samolocie, czy w samolocie był wybuch. Tylko będziemy kłamać razem z tymi opcjami linii PO. Dużo jeszcze innych rzeczy wyjdzie. Kto zamordował Lepera? No już wyszło, bo to nie chcieliby tylko, żeby to tak oficjalnie ktoś mówił, że to oni zabili Lepera, bo to się sam chyba nie powiesił. Dziewięć opozycyjnych skarcji na Ukrainie zażądało od władzy zapewnienia powrotu do kraju wydalonego do Polski byłego prezydenta Gruzji Kamila Sakaskiego. Radio Konchita. Radio. Podpisane pod apelem ugrupowania odpoczyły wyznanie z użyciem brutalnej siły opozycyjnej ukraińskiego polityka lidera opozycyjnej partii Ruch Nowych Sił jest bezprawne i niezgodne z konstytucją. Partie opozycyjne zwróciły się także z prośbą o poparcie ich apelu przez społeczeństwo i społeczność międzynarodową. Dzień zapowiada się pochmurno w całym kraju. Jedynie mieszkańcy zachodnich krańców mogą liczyć na niewielkie przejaśnienia. Okresami będzie padał śnieg. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie od zera na Suwalszczyźnie, 3 w centrum do 6 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Temperatura maksymalna od 0 do 1 stopnia na wschodzie, około 3 w centrum do 4-6 stopni na zachodzie. 24. Wszystko. Na zero w Polsce jest godzina Lew Pożyczka. Mówią, że to jest nowa pożyczka. To nie jest nowa pożyczka, to była stara pożyczka. Bo to była stara pożyczka, jak świat. Lew Pożyczka. I to wcale nie działa, rozumiem. Oznacza to, że relacje z Niemcami konkretnie były złe, no i też poza tymi relacjami z Unią Europejską, to też niemieckie media. W Kazachstanie opisuje nasz dziennik. Polska, ale co jeśli chodzi o konkretnie o politykę, emerytury z oszczędności. Rząd reformuje system emerytalny, gdzie poszuka źródła dochodów przyszłych emerytów. Akt oskarżenia Rzeszy. Nowe materiały dokumentujące polskie starania o przekazanie Zachodowi prawdy o Holokauście trafią do historyków. Szczegóły w naszym dzienniku. Lekcja arcybiskupa Tokarczuka. Nie był sentymentalny, ale uwielbiał rodzinę. Niezwykła historia życia, pasji i posługi księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Nasz dziennik rozmawia z bratankiem kapłana. Każdy piątek Wielkiego Postu w naszym dzienniku rozważania stacji Drogi Krzyżowej. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Radio Konchita. Mamy nowy numer, możecie Państwo do nas dzwonić. 536. 479 977. Nie jest potrzebny, bo dobrze wcale nie jest. No, można to różnie nazywać oczywiście, ale jak mówię, no te relacje w ostatnich dwóch latach no nie były najlepsze
jakby no nie można, z jednej strony doszły poza tymi konfliktami. O, widzisz, o, nowa firma Lew Pożyczka, potem piszą tak, masz już konto w firmie Aventus Group, ICT, za chwilę zostaniesz przekierowany, możesz się zalogować tutaj. Czyli trwa logowanie. Czyli, że ta firma nie jest nowa, Lew Pożyczki. Piszą, że nowe, nowe. Może w tej starej pożyczce coś jest nowe. Przecież są największym płatnikiem netto w Unii Europejskiej. No a rozpoczynamy właśnie kwestię dyskusji. Widzicie Państwo, ja to nigdy się takimi rzeczami nie zajmowałem. Czymś takim jak bank, pożyczki. Nigdy się tym nie zainteresowałam. Ale teraz jak prowadzimy radio, no to my musimy, proszę Państwa, żeby coś powiedzieć, to trzeba w to wejść, prawda? Chociaż no, musimy też wiedzieć, że Niemcy jakby czekają na jakąś pozytywną odpowiedź ze strony Polski. Niemcy jakby wyciągają rękę od dłuższego czasu w kierunku do Polski, dlatego też tak oszczędnie jakby krytykowano rząd Polski też w ostatnich latach. Że do nas wracasz, smart pożyczka. Dobrze. Odbić tą piłeczkę, czy podejmiemy tą jakby polityczną grę z Niemcami. 25. No, dobrze. 2500. No i zobaczymy. Lew Pożyczka, że to jest smart pożyczka. Smart pożyczka. Sama odwiedziła Warszawę w 2017 roku. No a niewiele się zmieniło. To jest jakby kolejna próba. No i tony tutaj papieru. A czy takim ociepleniem relacji nie była już mniejszym. Umowa koalicyjna? No właśnie, pytanie tylko, czy aktualna, ale mimo wszystko o umowa koalicyjna, która zawierała no dużo mówiła na temat Polski. Francuzi zwracali uwagę na to, że tak naprawdę ta Polska pojawiała się tak samo często jak i Francja w kontekście jakiegoś tam strategicznego partnerstwa rzekomego Polski. Ja bym tutaj nie przeceniał tej treści zawartej w tej umowie koalicyjnej. Ta umowa koalicyjna na bazie na polityki europejskiej jest dużo bardziej ambitna i dużo szerzej dyskutuje kwestie europejskie. I Francji tam poświęcone jest odpowiednio dużo więcej miejsca, dlatego też Polsce poświęcono w pewnym sensie więcej miejsca niż było to choćby 4 lata temu. Będzie smart pożyczka. O, już obiad przywieźli, ale to przecież jest 11. To coś za wcześnie, proszę pani. Coś tu za wcześnie. Za wcześnie. Wykorzystujemy pliki cookies, tak zwane ciasteczka. Radio Conchita, proszę Państwa. Proszę tylko z nami dzwonić do nas. Jeszcze raz powtarzam telefony 536 479 977 792 332 788, proszę Państwa. Przecież telefon to nie jest jakaś tajemnica, prawda? Telefon jest widoczny, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrumet. My jesteśmy bardzo pieczołowici, jeżeli chodzi o telefony. My to wszystko, proszę Państwa. Jeszcze raz mówimy, 536 479 977 792 332 788. Proszę, moi kochani, możecie do nas telefonować, możecie do nas dzwonić. Serdecznie Was tutaj ja pozdrawiam, przesyłam też te buziaczki, no i że proszę jeść kawę. Teraz to wiecie Państwo, nie wiadomo kto jest z nami, kto jest przeciwko nam, kto atakuje. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, imię, nazwiska, pośrednika, kredytodawca. Aha, że to w Białymstoku. Info, smart pożyczka, nie dotyczy, smart pożyczka. Grupa robocza wzajemnie zobaczy, jakie będą te efekty, więc to jest troszeczkę taka mijająca odpowiedź, która no, stara się troszeczkę ściągnąć ten problem z agendy polsko-niemieckiej, jednocześnie nie odkładając go na agendzie wewnętrznej w Polsce, bo ja nie mam wątpliwości, że ta kwestia jest podnoszona praktycznie tylko i wyłącznie ze względów wewnętrznych. Radio Conchita, proszę z nami. Z Białego Stoku nawet jest firma. Asze z Białego Stoku. Asze. Ciekawy jest ten temat. Bardzo ciekawy jest ten temat, proszę Państwa. To, co dotyczy mentalności ludzkiej, psychologia jest bardzo ciekawa, proroctwa biblijne są bardzo ciekawe. I u nas, proszę Państwa, są biblijne proroctwa, przecież nie jakieś arabskie Sybilla czy też jeszcze. U nas są proroctwa
biblijne właściwie to, co Państwo wiedzieć powinniście, bo już i te proroctwa, które zapowiadane, zapowiadały przyjście Jezusa Chrystusa, no to przecież co tutaj lepszego może być jeszcze, prawda? Proszę, wstań z kolan, nie klęcz, nie ma takiego powodu, potrzeby takiej. Apostoł Paweł powiedział, że ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi. Teraz napiję się kawy, będę więcej opowiadać.